Tragiczne doniesienia z województwa kujawsko-pomorskiego. W poniedziałek 2 września nad ranem ratownicy WOPRO otrzymali niepokojącą informację od jednego z mężczyzn, który zauważył coś dziwnego w wodzie. Wkrótce dokonano makabrycznego odkrycia. Do zdarzenia doszło wczoraj, w poniedziałek 2 września w kruszwicy. Służby zostały zaalarmowane nad ranem o czymś dziwnym w wodzie. Zgłoszenie wpłynęło od mężczyzny, który przebywał w rejonie jeziora Gopło. O godzinie 11.07 na stanice nadgoplańskiego wop zgłosił się mężczyzna z informacją, że przebywając na kładce pod mostem po stronie północnej przy trzcinowisku widzi coś dziwnego w wodzie, informują ratownicy WOPR z Kruszwicy. Na miejsce natychmiast wysłano jednostki ratunkowe które wkrótce dokonały makabrycznego odkrycia. Niestety wkrótce ratownicy dokonali tragicznego odkrycia. W jeziorze Gopło odnaleziono zwłoki młodej kobiety. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności śmierci 24, klatki. Niezwłocznie został zadysponowany zespół dwóch ratowników wodnych. Po dopłynięciu na miejsce potwierdzono, że jest to ciało kobiety około 20,30 lat. Poinformowano CPR. Po chwili na miejsce dotarł zastęp OSP-kruszwica oraz policja. Dalsze czynności prowadzi policja pod nadzorem prokuratora, poinformowali ratownicy. Swoje czynności na miejscu zdarzenia prowadziła policja i prokuratura. Wkrótce ustalono, że odnalezione zwłoki należą do 24, letniej kobiety z powiatu Mogileńskiego. Sekcja zwłok pozwoli ustalić szczegółowe okoliczności tragedii. Wczoraj doszło również do bardzo niebezpiecznego zdarzenia w rejonie jeziora Gopło. Policja poinformowała, że nastolatek wyjął z wody niewybuch. Mowa o przedmiocie przypominającym zapalnik granatnika o długości 15 cm. Wydobył go z wody za pomocą magnesu neodymowego nastoletni mieszkaniec powiatu radziejowskiego. To magnes o dużej sile przyciągania. Chłopak wiedział, z czym ma do czynienia i natychmiast zawiadomił policję, przekazała policja szybko ustalono, że niebezpieczne znalezisko to zapalnik pocisku artyleryjskiego z czasów II wojny światowej. Miejsce ujawnienia przedmiotu zostało oznaczone, a teren przy mostku czasowo wyłączony z użytkowania do czasu zabrania niebezpiecznego przedmiotu. Przez wezwane na miejsce patrol minerski, poinformowała policja.